Karol, na jakie emocje towarzyszą Ci po ogłoszeniu wyników i po Twoim zwycięstwie? Szok i niedowierzanie i szczęście w tym samym czasie, wszystko naraz, naprawdę. A jaka była Twoja pierwsza myśl, jak usłyszałeś, że to Ty wygrywasz? Pomylili się. Nie no, na serio. Po prostu mój mózg nie wiedział, co się dzieje. Czy to naprawdę tak, czy nie, czy co? Nie wiedziałam trochę, jak mam zareagować. W ogóle się nie spodziewałam. A który moment w programie był dla Ciebie najtrudniejszy? Który występ? Wszystkie występy były super i też każdy był inny, więc ciężko tak porównywać, ale jeśli mam wymienić jakąś najtrudniejszą rzecz w programie, to co tydzień przygotowywanie tej nowej solówki, czyszczenie, to wszystko, to myślę, że to. Dobra, a jak Twoi najbliżsi Cię wspierali? O Jezu, to wsparcie, jakie miałam, było ogromne i nawet nie wiem już, jak mam dziękować, bo dosłownie tyle ludzi. Dziękuję wszystkim, którzy przyjechali mnie wspierać, którzy na mnie głosowali. Naprawdę nie jestem w stanie się odwdzięczyć. A jak Ty byś chciała, żeby Twoja kariera wyglądała? Co jest Twoim największym marzeniem takim tanecznym? W przyszłości chciałabym bardzo dalej się rozwijać i pojechać też do Los Angeles, do Stanów Zjednoczonych, znaczy na różnych scenach świata. To już na samym końcu, kto Cię zgłosił do programu, czyli to był pomysł? Jakby ja bardzo chciałam pójść do takiego programu i akurat ogłosili, że You Can Dance, no to idealnie, bo to była wspólna decyzja, ja chciałam i namówiłam moją mamę. Wygrałaś 100 tysięcy złotych, na co je wydasz? Masz jakiś pomysł? Na pewno muszę się jakoś odwdzięczyć mojej mamie za to też, że ze mną tutaj była. Dziękuję bardzo, mamusiu, że byłaś ze mną tutaj przez te całe 2 miesiące i że mnie wspierałaś i wytrzymałaś ze mną. Czyli jakiś prezent dla mamy, a później się zastanowisz. Tak. Pewnie na rozwój, nie? Na rozwój przeznaczy. Dziękuję bardzo, kochana. Piąteczka.